Wiktor Tyburski, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. W Polsce, jak w większości państw, zbiórka krwi odbywa się w sposób honorowy. Skoro jest honorowe krwiodawstwo, to nie sposób honorować ludzi, którzy w sposób szczególny zasłużyli się, czy to jako ludzie, którzy oddali dużą liczbę jednostek krwi, czy to jako działacze, którzy wspomagają cały proces oddawania krwi. Dlatego dzisiaj taki szczególny, uroczysty dzień, w którym można pokłonić się przed dawcami, przed działaczami honorowego krwiodawstwa, wręczyć im jakieś drobne upominki, poprosić o to, żeby trwali w tym czynieniu dobra również na przyszłość. Wyróżniamy poszczególne jednostki, wyróżniamy grupy ludzi, bo często krwiodawstwo wiąże się też z powstawaniem klubów honorowego krwiodawstwa i wtedy warto współzawodnictwo takich klubów również ocenić. Bardzo się cieszę, że Państwo jesteście z Gdyni, bo wiem, Gdynia jest szczególnym miastem na mapie województwa pomorskiego, szczególnie zasłużonym dla krwiodawstwa. Urząd Miejski na przykład to miejsce, gdzie mamy najwięcej ekip i pozyskujemy najwięcej dawstwa, stąd dla Państwa Gdynian szczególnie głębokie ukłony dla wszystkich działaczy, dla wszystkich krwiodawców i dla władz miasta, które bardzo, bardzo krwiodawstwu sprzyjają. W tym roku wymyśliliśmy sobie taką regułę uhonorowania. Wybraliśmy spośród wszystkich krwiodawców, którzy w tym roku byli czynnymi krwiodawcami, oddali przynajmniej jedną jednostkę. Podzieliliśmy tę grupę na osoby, które mają największy litraż i podzieliliśmy jeszcze na mężczyzn i kobiet. Wybraliśmy z tej grupy 15 kobiet, 15 mężczyzn i tych dzisiaj nagrodziliśmy dyplomami i podziękowaniami. Polski Czerwony Krzyż od samego początku ruchu honorowego krwiodawstwa wspiera ten ruch. To dzięki nam jeszcze przed wojną powstały stacje krwiodawcze. Co roku, żeby wyróżnić naszych honorowych dawców krwi, żeby podziękować im za największy dar humanitarny, w Polskim Czerwonym Krzyżu obchodzimy Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża i organizujemy właśnie takie spotkania, w których wyróżniamy naszych krwiodawców,
dziękujemy im i promujemy dalsze oddawanie krwi. Pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał dwóm zasłużonym dla Polskiego Czerwonego Krzyża działaczom, to jest panu Tadeuszowi Cyrze, Order Odrodzenia Polski i pani Marzenie Dobrowolskiej, Krzyż Zasługi. I dzięki obecności nowego pana wojewody i jego przychylności na dzisiejszej gali zostały te wyróżnienia wręczone. Myślę, że dzięki naszym wspaniałym społecznikom w Gdyni jakiś czas temu odrodził się oddział rejonowy w Gdyni, tudzież zarząd rejonowy w Gdyni. Jest to jeden z najprężniej działających oddziałów rejonowych Polskiego Czerwonego Krzyża na terenie Pomorza. Są na pewno naszą chlubą i mają stuprocentowe nasze wsparcie. Myślę, że tak naprawdę, żeby oddawać krew może każdy, więc liczę na to, że takie akademie, takie spotkania jak dzisiaj na terenie całego województwa, które się odbywają na przełomie listopada i grudnia, są idealną okazją, żeby jak najwięcej osób zachęcić. Pamiętajmy, że my również możemy potrzebować tej krwi i wykażmy tą humanitarną powinność wobec społeczeństwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzisiaj zostało wyróżnionych wiele osób z terenu Gdyni, z naszego oddziału rejonowego, wiele szkół, no w tym tutaj nasze zasłużone szkoły. Oni zostali wyróżnieni za swoje akcje, w których brali udział. Naprawdę wielkie dzięki im za to i to, co zrobili, a tutaj te wyróżnienia, które tutaj są, no są to wyróżnienia, które widać, są widziane nawet w Warszawie, za co bardzo dziękujemy. Gdynia jako oddział rejonowy PCK istnieje dopiero od 2 lat i mamy tym bardziej zaszczyt dla nas, że jesteśmy już zauważalni na takich uroczystościach jak gale okręgowe, a i tak samo odznaczenia państwowe, które są przyznawane naszym członkom. Chciałem z tego miejsca w imieniu całego zarządu oddziału rejonowego PCK w Gdyni podziękować wszystkim tym, którzy do tego się przyczynili. Wszyscy ci, którzy zauważyli naszą pracę. Praca nie lekka. Jest to praca, którą poświęcamy w swoim wolnym czasie i nierzadko jest tak, że trudno jest cokolwiek zrobić, ale jednak nam się udaje i dlatego tym bardziej jest to takie doceniane i tym bardziej jest to dla nas cieszące, bo ta ciężka praca, którą wykonują wszyscy, jest dla nas samych. Tak, no, zostałem odznaczony dzisiaj przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża odznaczeniem, oznaką honorową Polskiego Czerwonego Krzyża 3. stopnia, za co bardzo chciałem z tego miejsca podziękować. Najwidoczniej nasza praca jest zauważalna, jak wcześniej mówiłem, no i to jest piękne. I z tego miejsca bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. W której rzeczywiście obradowali byli, gdzie zapadały najważniejsze decyzje dla Polski w różnych jej konfiguracjach i wersjach.
Dlatego też prezydent miasta Gdańska, który sam honorowo oddaje krew, oddał i również ponad 8 litrów, stworzył klub honorowy Gazówki przy Urzędzie Miasta Gdańska, wybrał tę salę, by uświetnić ten dar, który Państwo składacie na co dzień. I za to, za dar piękny, którego się nie da kupić, nie da się go wymienić, nie da się go zupełnie stworzyć jeszcze. Bardzo gorąco Państwu dziękuję. Pani Prezes, dziękuję też za nowe otwarcie. Myślę, że w nowej siedzibie, którą Gdańsk przeznaczył na działalność Polskiego Czerwonego Krzyża, i to naprawdę z takim jasnym, szybkim przekazem, który szybko daje, dwa razy daje, uda się tą działalność wraz z panem dyrektorem, przewodnikiem energicznym, co oczywiście nie urągę, nie to mówię, ale przed z taką dynamiką, że trudno miasto za nim nadążyć. Dostojnością tych wszystkich, którzy biegiem podradzają, uda się rzeczywiście odbudować też potencjał, potęgę Czerwonego Krzyża, nie dla samej organizacji, ale dla tych, którym służycie, o których tak pięknie śpiewał dzisiejszy chór, który pięknie pokazał też ideę Czerwonokrzyską. Przecież to nie dla nas, a dla tych, którzy rzeczywiście tego daru potrzebują. Jeszcze raz, słuchajcie, takim ogromnym sercem kłaniam się zespołowi szkół samochodowych. Jestem z Was bardzo dumny, panie dyrektorze Srebeckim. Państwo Bogdan, piękne uchwały. Dziękuję Państwu bardzo. Zaszczyt poprosić pana wojewodę tutaj do nas na środek. I dzisiaj już za obecność, ale też licząc na dalszą owocną współpracę, wręczyć nam taką pomorską statuetkę Henryka Wolontariatu w imieniu oczywiście Pomorskiego Zarządu Okręgowego i podziękować jeszcze raz za obecność i liczyć na dalszą współpracę. Dziękuję za ten awans. Kwiatki są moje, więc pozwolę sobie podziękować pani prezes jako gospodarzowi dzisiejszego spotkania. Dziękuję za zaufanie. Bardzo Państwa przepraszam, obowiązki wzywają. Niestety nie mogę zostać z Wami dłużej, ale jeszcze raz bardzo dziękuję, gratuluję i dziękuję za ten dar, który składacie w całym społeczeństwu. Dziękuję bardzo.